Bardzo Cię już serdecznie witam w kongresie po raz po kolejny. Niech Ostatnio będzie pochwalony Jezus Chrystus. i Matka Maria, zawsze dziewica. Ostatni tydzień mieliśmy bardzo fajny tutaj odzew od ludzi. Bardzo dużo osób nas zobaczyło. Dziękujemy serdecznie za to, że potraficie tutaj współpracować z nami, z Duchem Świętym, który jest obecny zawsze i wszędzie z nami i do którego warto oddawać swoje problemy, swoje życie. A my dzisiaj przychodzimy znów z rozmową odnośnie Księgi Prawdy, tak? Tak Mam jest. nadzieję. Chciałabym dzisiaj napomnieć oczywiście do tego, iż mamy ostrzeżenie w Księdze Prawdy, które nawołuje do tego, iż przyjdzie ono do osób, do ludzi już od 7 lat w górę, tak? Tam było wymienione w naszej księdze, że to będą dzieci od lat Tak. 7. Dzieci, które już mają takie poczucie, kiedy zgrzeszyły. Które wiedzą, że jest coś złe, a co jest dobre, a co złe. Jeżeli dziecko jeszcze tego nie wie, no to nie wiem w zasadzie, co będzie w tym okresie tego ostrzeżenia z tym dzieckiem, czy się może jakieś anioły nimi zaopiekują, albo będą spały, tego nie wiemy. Tego nic nie wiem. W każdym razie świat zatrzyma się na 15 minut, tak jak ostatnio powiedziałeś w Tak. naszym wideo i będziemy Około mieć 15 minut. I będziemy mieć do czynienia właśnie ze spotkaniem z Panem Jezusem również, tak? Albo może nawet, tak sobie myślę prywatnie, że może ten czas stanie w miejscu i to nie będzie 15 minut fizyczne, tylko to będzie na przykład ułamek sekundy, ale my to odczujemy jako około 15 minut. Próbuję sobie to wyobrazić, prawda? No. Próbuję sobie No to troszeczkę wyobrazić. można sobie to porównać ze snem, kiedy to przyśniemy na chwilę, a może nam się dużo przyśnić, albo też na odwrót, śnimy całą noc, a sen jest krótki. O. Tak. I powiedz mi, jakie masz odczucia do tego, czy jesteś zadowolony, że to wszystko się przybliża, bo mi się wydaje, w moim odczuciu to jest tak, że to się przybliża bardzo szybko, a szczególnie przez to, że Pan Bóg, Pan Jezus ostrzegł nas przed wojną z Chinami i Rosją, tak? Tak, w ogóle przed światową wojną, bo to nie tylko Ostrzegł tak. nas, że to jeszcze będzie przed tym wszystkim, przed tym całym piekłem, tak? To ostrzeżenie. Tak, właśnie trzecia wojna światowa ma być właśnie po ostrzeżeniu. Ja gdzieś miałem taki pliczek, teraz będąc w domu mogę sobie go odszukać, ale może nie, może jednak nie. Więc no rzeczywiście tak ma być. To ostatnio chyba wspominaliśmy już o tym, że tak będzie odnośnie tej pieczęci drugiej, tak, wojny światowej, trzeciej wojny światowej, to pieczęć Tak. druga. Tak, ale ty się mnie przed chwilką zapytałaś, czy ja się cieszę, że się to wszystko przybliża. Jak najbardziej cieszę się, mamy się cieszyć z tego, że Pan Jezus przychodzi. Że się wypełnia Pismo Święte, chociaż są to straszne, straszne proroctwa i te rzeczy są straszne, no ale to, że się wypełniają, no to chwała Panu. Taki jest Jego dopust, taki będzie dla nas test. No i no, też oprócz tego, że się cieszę, trochę jestem oczywiście przerażony. Na przykład od wczoraj jestem trochę przerażony tą sytuacją z odrą i z zdychającymi rybami. No bo rzeczywiście jest przepowiedziane w Księdze Prawdy, że będą nas truli poprzez właśnie wodę, żywność i lekarstwa. No i wszystko się to wypełnia, także może nie jest to zatrucie tej odry i tak dalej, ale mimo to ja myślę, że gdzieś ta trucizna z tych rzek będzie musiała wpłynąć jednak
do jakichś wodociągów i jednak zostaniemy troszeczkę potruci. No a druga sprawa to już właśnie odsyłam może do filmu, który niektórzy z widzów już widzieli. Film nazywa się po angielsku Watch the Water, obserwuj wodę albo patrz na wodę, jakoś tak. Film, to znaczy tytuł trochę jest zniechęcający może do oglądania, dlatego mało kto po niego sięgnął, tym bardziej, że tych filmów teraz jest no, masa, ale no, zdradza on tam pewną odnośnie eksperymentów medycznych, pewną taką jak dla mnie no, przełomową rzecz. Nie chcę mówić za bardzo, o co chodzi, trzeba to sobie obejrzeć, bo nie chcę, żeby nas tu ocenzurowano. No i rzeczywiście coś w tym jest, że burmistrz Nowego Jorku w tej chwili reklamuje wodę, żeby pić ją prosto z kranu. No, coś w tym jest. Także przerażają mnie troszkę te rzeczy, no ale no, muszą się stać. Przede wszystkim, może kiedyś w którymś z programów porozmawiamy o pieczęci Boga Żywego. Ci, co są opieczętowani, są bezpieczni. Tak. I odnośnie właśnie tej pieczęci jeszcze teraz. Bardzo dużo filmików również powstało przez ostatnie 2 lata na YouTube z osobami ze Stanów Zjednoczonych, którzy dostają sny o uniesieniu. Czy słyszałeś o tym? Tak, o pochwyceniu też tak można powiedzieć. Pochwycenie albo porwanie nawet, o, tak to jest nazywane. To raczej jest tak Czy nie sądzisz, że propagowane. to właśnie chodzi o tą pieczęć, że te osoby wybrane będą uniesione właśnie przed tą naszą olbrzymią karą, która nadchodzi na świat? I dlatego Pan Bóg ostrzega te osoby właśnie w śnie, żeby się przygotowały, żeby przygotowali tak naprawdę ludzi, bo oni te filmiki posyłają przez to, żeby ostrzec ludzi na cały świat, tak? No myślę, że rzeczywiście to pochwycenie ma mieć miejsce, ale myślę, że też nie wszyscy, którzy są wybrani do zbawienia, zostaną pochwyceni. Myślę, że też są ludzie, którzy pragną i zostaną i są przeznaczeni do męczeństwa. Także, a część ludzi w ogóle zostanie do końca na ziemi, do trzech dni ciemności i dopiero przy paruzji zostaną w mgnieniu oka odmienieni i nie umrą. Także no w ogóle to pochwycenie to jest tak propagowane raczej w środowisku protestantów, to oni tak zawsze to właśnie nagłaśniali. Kościół katolicki to wyciszał, a jednak jest to biblijna, prawda? I tak będzie. Rzeczywiście dwóch będzie pracowało w polu, jeden zostanie wzięty, a drugi zostanie. Chociaż spotkałem się też z teorią, że to zostaną wzięci ci źli do piekła, a zostaną ci dobrzy. Także tak, spotkałem się z taką teorią właśnie. No i jest to godne do przemyślenia, ale jednak się nie zgadzam z tym. Jednak zostaną wzięci raczej ci dobrzy. Jeszcze dzisiaj właśnie czytałam Apokalipsę Świętego Jana i jest właśnie tam wypisane, że te tysiące osób, które zostało wybranych przez Baranka Bożego, będzie śpiewało pieśń triumfalną w niebie, nad tym właśnie naszym końcem świata i oraz nad tym właśnie zakończeniem terroru tego wszystkiego, który niesie oczywiście nam szatan. Tego ucisku. Będą śpiewać na chwałę Bożą. I właśnie jedno właśnie z Księgi Prawa, którą mam ze sobą tutaj. O, pięknie, po polsku. Tom pierwszy. Ja też mam tutaj przy sobie tom. Ja mam wszystkie. Fajnie. Właśnie przekazuje nam jedno ostrzeżenie, to znaczy jeden z rozdziałów, ostrzeżenie przed piekłem i obietnicą raju, tak?
Jeden tutaj wers dotyczy tego, że szatan jest właśnie realny. I przeczytam go teraz na sekundkę. Dobrze. Ludzkość jest słaba. Nawet najbardziej święci pośród wiernych padają ofiarą ciągłych pokus złego. To jest oczywiście prawda, tak? Tak. Problemem jest to, że ci, którzy szukają przyjemności, nie wierzą, że on jest realny. Pozostali wiedzą, że jest realny oraz że istnieje. Oni są tymi, którzy najbardziej rozdzierają mi serce. Rany ponownie się otwierają i jądrzą. Cierpię do tego stopnia, że rany zadane mi podczas mojego straszliwego ukrzyżowania, któremu się poddałem, ponownie się otwierają i jądrzą, pozostawiając mnie w najbardziej bolesnej agonii ciała, duszy i boskości. A mimo to nigdy nie przestanę was wszystkich kochać. Wzywam was z niebios i w imieniu mojego Ojca Przedwiecznego, który stworzył każdego z was z czystej miłości, abyście trwali niezachwiani. Odrzućcie szatana. Uwierzcie, że on istnieje. Unikajcie. Uznajcie, że istnieje. Otwórzcie oczy. Czy nie widzicie spustoszenia, które on czyni w waszym życiu? Jesteście ślepi? Myślę, że właśnie tutaj jest bardzo dobrze, że w tej książce jest tak dużo nawiązane do tego, że szatan istnieje, tak? Że robi spustoszenie w naszym życiu. Sama się o tym przekonałam w moim życiu, ponieważ doświadczyłam tego wszystkiego, tak, na własnej skórze. I dlatego właśnie Duch Święty napełniał mnie właśnie tą mądrością, od kiedy tak naprawdę zobaczyłam pierwsze orędzie w 2010 roku, bo już od 2010 O. roku znam Księgę Prawdy zawsze byłam pełna wyczekiwania na następne orędzie od Pana Boga, od Pana Jezusa. Czyli ja nigdy nie mogłam się doczekać tego następnego dnia, tego następnego orędzia, kiedy Pan Jezus, czy Matka Boża, czy no, cała Trójca Święta tutaj będzie rozmawiała z Maryją Bożego Miłosierdzia. I to dla mnie było bardzo niesamowite przeżycie. Takim dobrym znaczeniu słowa zazdroszczę tego, że na bieżąco mogłaś oczekiwać na te orędzia, które prawie codziennie były. No ja niestety już zacząłem czytać, jak już one były praktycznie no, dane całkowicie. No nie wiem, w 2013 może to jeszcze 2 lata trwały. Ale ja może chciałem tam nadgonić od pierwszego i nie oczekiwałem tak następnego. Poza tym ja jeszcze wtedy badałem, nie wierzyłem w to do końca, można powiedzieć pół na pół wierzyłem. Również było Wtedy... to samo przypadek ze mną. Również nie byłam do tego przekonana. Różnych źródeł szukałam informacji, również w Piśmie Świętym, dlatego studiowałam bardziej też Pismo Święte w tym czasie. Ale nie A wiem dlaczego szukałaś? właśnie, ale nie wiem właśnie dlaczego ten Duch Święty akurat wtedy pokierował mnie na tą stronę, gdzie gdzie to ostrzeżenie było właśnie dane. A szukałaś w tych najgorszych źródłach, czyli na Google? Oczywiście. Bo ja niestety też szukałem i też czytałem te paszkwile i po prostu no. Też byłem taki trochę ten, ale jednak ta pokora, o właśnie, tu potrzeba pokory, że jednak bardziej zaufać Bogu, a nie ludziom. I to zaufanie później zaowocowało, że w tej chwili no, dzieją się cuda, jak się czyta Księgę Prawdy. To już my już wiemy po prostu, nawet ciężko to by było mi tobie wytłumaczyć, która wierzysz też w to, ale a co dopiero innym. No, są to takie mini cuda codzienne, które tylko my doznajemy i wiemy o tym. I teraz już wiemy, że to jest na 100% Słowo Boże, to jest żywe Słowo Boże, żywy Bóg. Tak, dokładnie tak. To I nie mało mogłam. tego, tak, jeszcze dodam, że mimo, że napisane w 2010 przez 5 lat do 2015 roku,
to jest tak jakby cały czas aktualne. Oczywiście, że ktoś może powiedzieć, no Pismo Święte też tak można interpretować, ale no tutaj ja widzę, że czekamy na pewne proroctwa, które się wypełniają, no i one się tak wypełniają idealnie. I ktoś mówi, jeżeli tam Pan Jezus mówił w 2013 coś, a to się jeszcze nie dzieje, to ja mówię spokojnie, poczekajcie. Nie każdy jeszcze dotarł do Księgi Prawdy. Pan Jezus na pewno o tym wiedział 10 lat temu i w tej chwili się to dzieje, kiedy znacznie dużo więcej osób już tą Księgę Prawdy poznało i uwierzyło, co najważniejsze. Dokładnie, dokładnie tak. I miejmy nadzieję, że coraz więcej osób będzie mogło, no nie tylko szukać prawdy w tej księdze, ale szukać prawdy w swoim życiu i zmieniać troszeczkę to życie na lepsze, wyzwalać się od tego szatana, który robi zamęt w naszym życiu, tak, który kieruje nas w złe strony czasami. Tak, a który poprzez media jest ukazywany jako coś bajkowego, wymyślonego, nierealnego i w całej popkulturze jest tak jakby właśnie, takie śmieszne, no, że on nie istnieje po prostu, że nie ma się co bać, to jest taki wymysł, to jest taka legenda, co później też ośmiesza i Biblię, i ludzie też w Pana Jezusa nie wierzą. No, ostatnio oglądałem tak przez przypadek, bo przeglądałem stare kasety wideo w domu i oglądałem taką bajkę South Park. No to oni tam obrażają wszystkich, ale straszne. Straszna jest ta bajka. To znaczy, na szczęście tam pisze, że to jest dla dorosłych, ale kiedyś przed nawróceniem jeszcze też sam to oglądałem i w miarę mi się to podobało, ale dzisiaj to jest straszne zło. Chociaż. Gdzie nie ma zła? No nawet w Śwince Pepie podobno jest zło. Tak, oczywiście i w tym całym medialnym teraz przekazie do dzieci niektóre te zabawki też aż odstraszają, prawda? Niektóre te rzeczy Tak. i nawet ten zamęt z unikornami na przykład to też coś Z okropnego. jednorożcami, tak? Tak, No, dokładnie. dokładnie. I dla mnie to jest po prostu ja za bardzo nie kupuję dzieciom zabawek tego typu i oddaję, jeżeli coś dziecko moje kupi, oddaję z powrotem, jeżeli coś to naprawdę nie wygląda jak naprawdę coś użytecznego, tak? Bo dzieci mają się bawić rzeczami, które są użyteczne przede wszystkim dla nich i rozwijają ich umysł. Jeżeli jakiś tam przytulaczek na przykład jest z jakiejś tam gry, gdzie tylko jest krew, nienawiść, to nie przynosi nic pożytecznego do naszego domu, bo teraz te gry naprawdę są przeokropne i jest w nich tyle nienawiści, tyle przemocy, że ja czasami nie mogę patrzeć, jak niektórzy grają w takie gry i ukazują je na TikToku, czy nawet moi chłopcy się czasami między sobą pokazują właśnie te gry, jakie tam są przerażające. To dla mnie jest po prostu nie do wyobrażenia. Tak, jeżeli kupimy coś przez przypadek złego i można to jeszcze oddać, to oddajmy do sklepu, ale jeżeli już nie można oddać, to nie odsprzedawajmy, nie dawajmy, tylko zniszczmy. Najlepsze. To znaczy nawet nie najlepsze, jedyne wyjście, bo będziemy mieli Wyjście. wtedy grzech, jeżeli komuś to podrzucimy albo sprzedamy, to nie można. Po prostu obojętnie ile by to kosztowało, trzeba radykalnie to zniszczyć. Można nawet przy okazji nakręcić filmik, że dla przykładu, że takie coś jest złe i ja to niszczę, mimo że kosztowało 100 zł na przykład. Tak, dokładnie, dokładnie tak. To coś, nie od, co nie odchodzi od Pana Boga naszego, powinno być wszędzie zniszczone. Będziemy kończyć może, Konradzie, na dzisiaj, ponieważ wiem, że masz tutaj swoje obowiązki również.
Niedzielne Wieczorne, obowiązki. niedzielne obowiązki. Tak. I ja również tutaj mam parę spraw jeszcze do zrobienia przed Dobrze, marszem. to ja Także. jeszcze bym chciał tak na zakończenie powiedzieć dwie sprawy. Dzisiaj jest wspomnienie świętego Maksymiliana Maria Kolbe. O, piękna postać. Módlmy się o wstawiennictwo. On też bardzo cierpiał, ale umierając z głodu, śpiewał cały czas chwalebne pieśni i oczekiwał spotkania z Bogiem, i to mu dodawało właśnie otuchy, mimo no, sytuacji można powiedzieć, że chyba nie będziemy w gorszej sytuacji niż on. Także, a Nie. mimo to, to duchowa jego radość była niesamowita. A druga sprawa, chciałem jeszcze polecić taką książeczkę. Nie wiem, czy to widać. Nie będzie Jak? widać. O, Troszkę jest. na środek. Tak, już widać. I to jest broszureczka, taka cieniutka. Tytuł jej jest Kościół w czasie wielkiego odstępstwa od wiary. I to jest list do kapłanów. I jako, że i tak nakład się już skończył, ja bym polecał, żebyśmy umieścili link pod materiałem do PDF-u. Wiesz, I to jest zrobimy. bardzo ciekawe, bo to jest właśnie do kapłanów o tym, że ich mowa ma być tak, nie, nie. Na przykład jest takie coś. O, taki rozdział. Nie można przyjąć jakiejkolwiek zmiany lub poprawki w odniesieniu do 10 przykazań. O, a teraz na tym synodzie synodów Franciszka coś takiego robią. Będą chcieli zmieniać. To jest piękne. Konieczność okazania nieposłuszeństwa przełożonym, a nawet papieżowi, jeśli posłuszeństwo byłoby zdradą Chrystusa i Kościoła. Czyli jest konieczność okazania nieposłuszeństwa przełożonym. To jest dla nas normalne, a dla kapłanów to jest, no, my jesteśmy odstępcami od Kościoła, bo oni wolą zdradzać Chrystusa ze swoimi przełożonymi, którzy są często sługami szatana. Tak, masoneria, która właśnie była prawdopodobnie jedną z przekazów Matki Bożej w Fatimie, tak? Masoneria Tak. w tym ostatnim przesłaniu prawdopodobnie miała Tak. przyjąć Kościół i dlatego my musimy właśnie przeciwdziałać jakiemukolwiek przestępstwu, które wydaje właśnie teraz na nasz Kościół. Ten Dobrze sam by było spis. to na przykład nawet wydrukować i dawać kapłanom. Także podlinkujemy ten pliczek, żeby sobie każdy poczytał. Jeszcze mam tutaj modlitwę Krucjaty 3, numer 3. Uwolnij świat od lęku. Jest to bardzo fajna modlitwa. Moja szczerze umiłowana córko, przekazuję ci teraz modlitwę o uwolnienie świata od lęku, tak? Bo O. jest bardzo dużo osób, które się boi mówić, boi się cokolwiek robić w sprawach ważnych dla naszego świata i powinniśmy się właśnie modlić. O Panie mój Jezu Chryste, błagam Cię, abyś uwolnił świat od lęku, który odłącza duszę od Twojego kochającego serca. Modlę się, aby ci, którzy podczas ostrzeżenia doświadczą prawdziwego lęku, zatrzymali się i pozwolili Twojemu miłosierdziu napełnić swoje dusze, tak, aby jako wolni kochali Cię tak, jak powinni. Amen. Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus. Tak, wszystkie te modlitwy są piękne, bo one są napisane w niebie. Żaden człowiek ich Nieba. tutaj na Nie ziemi nie słyszałam. napisał, tylko wszystkie są w niebie. Zresztą te, które już znamy, a są też modlitwami krucjaty, różaniec i koronka do Bożego Miłosierdzia też są napisane w niebie. Przecież I to też są jest bardzo piękne. I to jest podane bardzo przez piękne, że niebo. my możemy Tak. przekazywać również te modlitwy i to wszystko, które nam Chyba tutaj. jedyna modlitwa ułożona przez człowieka, a polecana w Księdze Prawdy, to jest egzorcyzm do świętego Michała Archanioła, bo on był ułożony przez papieża Leona XIII, zdaje mi się. I to jest chyba jedyna taka, ale no, papież Leon XIII też wielki, wielki święty.
Nie słyszałam, ale prawdopodobnie kiedyś usłyszę i zobaczę. No, o właśnie, spotkamy się z nim kiedyś na nowej ziemi na przykład. Na nowej ziemi, w nowym naszym raju, który jest obiecany i czeka na nas tak naprawdę, tak. A tylko od nas zależy, czy się tam dostaniemy. Od Tak. nas samych. Nie mogę się już doczekać następnego spotkania. Mam nadzieję, że będziemy poruszali jeszcze więcej tematów właśnie o Księdze Prawdy. To orędzie, które dzisiaj o szatanie poruszyłaś, jest bardzo długie. Można by jeszcze coś z niego wyciągnąć na pewno i porozmawiać. Tak, tutaj mami przypomina, tutaj zoom, że mamy 3 minuty do końca, także Aha. będziemy się I kończyć. właśnie, i cały czas czekamy na jakieś pytania, bo to będzie napędzało nasze rozmowy. Oczywiście, jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek pytania, zapraszamy do rozmowy. Tak, z Panem Bogiem. Zapraszamy z Panem Bogiem. Może się ktoś jeszcze do nas dołączy tutaj do rozmowy, O, może ktoś, fajnie który by będzie było, chętny. jakbyśmy tak mieli na ekranie na przykład 12 takich apostołów. Pięknie by było. Super. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Także z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.